Ewangelia Marka, 10 rozdział. Ewangelia Marka, 10 rozdział. Od 46 do 52 wersetu. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I kromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym się uczynił? A ślepy odrzekł: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy on rzekł mu: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Słowo Tymeusz, imię, to było imię Tymeusz, jest ciekawym imieniem, które oznacza dokładnie nieczysty, lecz wysoko ceniony. To oznacza Tymeusz. Nieczysty, to znaczy w tym kontekście, że nieadekwatny do jakiejś społeczności, inny niż dana społeczność, czy to religijna, czy to nieważne jaka, to było ten rodzaj nieczystości, czyli jakby nie będący taki jak my, lecz wysoko postawiony. Czyli coś takiego, że ktoś na przykład innej narodowości staje się ministrem w danym kraju, albo ktoś innej rasy staje się prezydentem. To była tego rodzaju imię, coś takiego mówiło. Słowo Bar oznacza syn. Tak naprawdę Bartymeusz to nie jest imię, tylko oznacza syn Tymeusza, nic innego. To był człowiek, który nawet nie posiadał imienia. Prawdopodobnie było to ślepe dziecko, które zostało odrzucone przez rodziców zupełnie gdzieś. Ktoś go jakoś wychował, ktoś go jakoś utrzymał przy życiu. Nie nadano mu imienia. Wiedziano natomiast, czyj on był, skąd pochodził. Taki był to człowiek. Chcę mówić teraz na temat wytrwałości wiary na polu walki. Życie człowieka to jest walka o przetrwanie. Normalnie życie człowieka tu na ziemi to jest walka o przetrwanie. Człowiek się tutaj rodzi na ziemi i tak naprawdę zaczyna się jego walka o przetrwanie. Bartymeusz to człowiek, który, jak powiedziałem, urodził się ślepy. Ja chciałbym natomiast, żebyśmy spojrzeli na to z duchowej perspektywy. A jego ślepota to jest martwota duchowa. A więc widzimy człowieka urodzonego jako duchowo martwy. I człowieka, który wegetuje w tym świecie sterowanym przez diabła. Po prostu człowiek niezbawiony. Bartymeusz jest symbolem nieodrodzonego, z Bożego Ducha człowieka, ślepego duchowo człowieka, który wegetuje, on nie żyje, on wegetuje. Jest duchowo ślepy i duchowo goły, on nie posiada ubrania, ma jakiś płaszcz. Tak naprawdę jest to derka, jakiś koc, coś takiego posiada. Człowiek nie ma nic. Nie ma nic
nie posiada żadnej komunikacji, jest zupełnie zdany na to, co środowisko mu da. Tak naprawdę jak każdy człowiek ze świata. Wbrew pozorom ludzie żyją tak, jak im dyktuje diabeł, chociaż twierdzą, że to oni decydują ciągle. Siedzi przy drodze. Droga w Grece to doktryna, to samo słowo określające drogę i doktrynę. Droga, trend, nurt życia, to jest wszystko jedno słowo. Czyli on siedzi przy drodze, którą kroczył do tej pory. Drodze absolutnej wegetacji. To człowiek wegetujący, nie posiadający żadnego wpływu na swoje życie. To, co droga mu przyniesie, tym żyje. On nie ma nic. Jego życie to jest ruina i nie posiada absolutnie żadnego pomysłu na to życie. Żadnego pomysłu. Werset 47. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ale on ma coś w sobie takiego, ten syn Tymeusza, ma jedną rzecz. Gdzieś, siedząc przy tej drodze, którą przychodzi wielu różnych ludzi, dociera do niego informacja, że tu gdzieś krąży jakiś Jezus. Jakaś postać, która do tej pory nie krążyła po Izraelu. Uzdrawia chorych, wypędza demony, wskrzesza zmartwych. A więc ten syn Tymeusza, ten ślepiec, zaczyna posiadać jeden element. Informację ratunkową, że jest coś. Nie słyszę, nie widzę, nie mam nic, nic nie posiadam, nikogo nie mam, ale mam informację, że jest nadzieja, że mogę mieć inne życie. I ta nadzieja to jest Jezus. On wie o Jezusie, który jest dobry i który zbawia, leczy i kocha. Siedząc tam w ciemności, rozważa to, co słyszy o Jezusie. Myśli o tym. On nie ma o czym myśleć. On jest zdany na to, co mu rzucą. On nie może nawet zaplanować tego, czy ktoś mu rzuci kawałek chleba. On nie ma też żadnego wpływu na to, czy ktoś mu rzuci kawałek chleba. Jest niczym. Rozumiecie? Niczym. On nie może zatańczyć, on nie może zagrać, on nie może niczego zaprezentować, żeby zyskać parę groszy. Nie ma nic. A więc siedzi i rozmyśla o tej informacji, którą powie. O informacji, że jest Jezus, jakiś Jezus. W jego sercu powstaje obraz. Ten obraz przedstawia jego samego jako widzącego. Co on zaczyna myśleć? Myśli o tym, że gdyby spotkał tego Jezusa, gdyby mógł się z nim tylko spotkać, gdyby mógł z nim porozmawiać, to powiedział mu, wypowiedział mu to, czego pragnie najbardziej. Chcę widzieć. Chcę widzieć. Bo jak będę widział, będę żył. Jak będę widział, ułożę sobie życie. On tą myśl pielęgnuje, on tym żyje. To się staje jego obsesją. To się staje obrazem wyrysowanym u niego w środku. Bartymeusz przetwarza w swoim sercu wiedzę o tym, kim jest Jezus i co robi na obrazy dotyczące uratowania jego osoby. Chcę wam pokazać, jak powstaje wiara w człowieku. To jest obraz powstającej wiary. Na początku nie ma nic. Nie ma nic. W jakiejś dziedzinie jesteś ślepy. Głuchy, nie posiadasz nic, nie masz żadnego pomysłu na tą sytuację, żadnej koncepcji, nic, nie
Niczego się nie nauczyłeś. Nie masz żadnego potencjału. Nie masz żadnego człowieka, który mógłby ci podać rękę. Nic. Tak jak on. Siedzisz przy drodze, która się nazywa wegetacja. Nie jesteś w stanie niczego osiągnąć. Możesz tylko przeżywać swoją tragedię i liczyć na to, że przetrwasz. Ale dowiadujesz się. Przychodzi informacja, intelektualna informacja, że jest jakiś Jezus. Zupełnie inna postać. To nie jest jakiś nauczyciel. To jest ktoś, kto umarł za moje grzechy. Ktoś, kto wstał z martwych. Ktoś, kto posiada moc, za pomocą której ta sytuacja, w której nie mogę nic, może zupełnie się zmienić. Zaczynasz rozmyślać o tym, jak powstaje wiara. Zaczynasz rozmyślać o źródle mocy, które może zapobiec tej sytuacji, w której jesteś, lub zmienić sytuację, w której jesteś. Zaczynasz o tym myśleć. Myśleć. Nie myślisz o tym, że nic nie masz, bo to ci nic nie dawało przez lata. Nie wspominasz tego, jak wiele patologii i traum przeszedłeś, bo to ci nic nie dało przez lata. Nie wspominasz ran, które doświadczyłeś, bo to ci nic nie dało przez lata. Zaczynasz myśleć o źródle, z którego może popłynąć zmiana. O tym zaczynasz myśleć. Przywołujesz to w swoim umyśle 24 godziny na dobę i staje się to twoją obsesją wewnętrzną, że jest jakieś rozwiązanie, że Jezus jest rozwiązaniem tej sytuacji. Ja nie wiem jak, ale wiem kto. Myślisz o tym obsesyjnie. Budujesz obraz w sobie zmiany sytuacji. Budujesz obraz zmiany sytuacji. Ślepy syn Tymeusza zaczyna widzieć siebie widzącego. On nie wie, co to jest widzieć. On prawdopodobnie nigdy nie widział. Ale on buduje w sobie obraz widzącego. To jest proste. Jakakolwiek rzecz w twoim życiu musi się zmienić w obraz, który jest przeciwstawny temu, co się dzieje dzisiaj. Nie masz dzisiaj czegoś? W tobie musi powstać obraz, że posiadasz tą rzecz, z rzeczy tej korzystasz, rzeczą tą żyjesz. Muszą w tobie powstać obrazy związane z tym, jak korzystasz z owej rzeczy. To się nazywa czwarty wymiar. Czwarty wymiar. Nie mam, ale buduję obraz tego, że mam. Przeżywam to, jakbym miał. Nie mam męża, ale chodzę z nim za rękę na spacer. Czuję kształt jego ręki w swoim ręku. Nie mam żony, ale jestem z moją żoną na spacerze. Dotykam jej włosów. Mam obraz. Żyję tym obrazem. Tak się tworzy wiara. Nie w oparciu o iluzje czy dobre chęci, ale w oparciu o informacje o źródle mocy, które nazywa się Jezus. To nie jest informacja iluzyjna, którą sobie buduję. O, bo ja bym tak chciał. To nie jest myślenie o tym, że ja bym coś chciał.
To nie jest iluzyjne marzenie, które może sobie wygenerować każdy umysł. To jest budowanie obrazu na podstawie tego, że jest ktoś, kto posiada absolutnie wszystko, aby ten obraz został zrealizowany. I ten ktoś jest dobry, i ten ktoś jest miłością, i ten ktoś mnie bardzo kocha, i temu komuś na mnie bardzo zależy. On takiego widzi Jezusa i taki obraz sobie buduje. Cały czas będąc w miejscu patologii życiowej. Cały czas. Tam nie ma grama komfortu. Brudny, śmierdzący, zawszony koc. I ślepota. Poniżenie. Rozumiesz? Porównaj teraz swoje poziomy odrzucenia, poniżenia, najgorszych traum, które przeszedłeś w życiu. Synem Tymeusza 2000 lat temu przy drodze. Porównaj sobie twoje najgorsze przeżycie. Rzeczy, które wyolbrzymiłeś i postawiłeś w takim miejscu, proszę ciebie, że mówisz, jak mi ciężko. Ty przynajmniej masz imię. Przynajmniej masz imię. Rozumiesz? Przynajmniej masz imię. On nie miał nic. W jego sercu zachodzi reakcja, zmiana. To zmiana słów Boga na wizję. Wiara powstaje, kiedy w twoim wnętrzu Słowo Boga zamienia się w wizję. Musisz wizualizować Słowo. Wizualizować Słowo. Tu się realizuje informacja, Słowo ciałem się stało. Jak w twoim przypadku Słowo staje się ciałem? W jaki sposób? Biorę Słowo Boga i buduję obraz na podstawie tego Słowa. Buduje wewnętrzny obraz męża, żony, dzieci, rodziny, kościoła, relacji, biznesu. Rozumiesz? Biorę słowo i przetwarzam na wewnętrzny obraz. To robię, tym się zajmuję. Nie zajmuję się zbędnymi rzeczami. Nie lewituję w swoim nieszczęściu. Nie myślę, jak mi źle, będąc ślepym. O, jak mnie ciśnie. Rozumiesz? O, jak mi źle, bo nie mam ubrania. Nie mam co jeść. Ciekawe, czy ktoś mi dzisiaj rzuci kawałek chleba. To jest nieważne, czy ktoś ci rzuci dzisiaj kawałek chleba. Rzucenie tobie dzisiaj kawałka chleba jedynie oddali cię o jeden dzień od śmierci. Co ci tak zależy, jak ty już nie żyjesz? Co to jest za życie? Nie broń tego, co jest śmieciem. Zajmij się wizualizacją słowa. Tym się zajmij. Zacznij oglądać słowo w obrazie. Zacznij to robić. Niech słowo staje się ciałem w tobie. O tym myśl. To jedyne zdrowe formy obsesji. Wszystkie inne są chore. Rozumiesz? Ludzie obsesyjnie myślą o problemach. Ludzie obsesyjnie myślą o rozwiązaniach. To są obsesje i za tym stoją duchy. Za tym duchy stoją. Ale jest zdrowa forma obsesji. Że ja biorę słowo i buduję obraz. I za tym stoi Święty Duch. To, co jest dzisiaj w moim życiu, zbudowałem sobie sam. Wziąłem słowo i zwizualizowałem go.
Rozumiecie? Zwizualizowałem go. Wszystko można zwizualizować. Każdą rzecz. Każdą rzecz. Od najdrobniejszego faktu związanego z Twoim ciałem. Poprzez Twoje pieniądze, Twoje relacje z ludźmi. Rozumiesz? Twój wpływ w Królestwie. Każdą rzecz. Warunek jest taki, że zaczniesz robić to, co ten człowiek. A przestajesz się bujać w rzeczach, które niczego nie budują. Jezus to jest absolutne rozwiązanie do każdej dziedziny Twojego życia. Absolutne. To nie jest też enigmatyczna siła, tylko jest to słowo, które przychodzi do Ciebie jako informacja, a teraz Twoim zadaniem jest, aby zbudować obraz. Ja chcę, żeby w Was powstawały obrazy Waszego życia, Waszej służby. Ja chcę, żebyście byli pełni wewnętrznych obrazów. Żebyście byli ludźmi, którzy będą widzieć, jak ma wyglądać Twoje małżeństwo. Jak ma wyglądać Twoja rodzina. Jak ma wyglądać Twoja relacja z drugim człowiekiem. Jak ma wyglądać miłość. Jak to ma wyglądać w ogóle. Jak ma wyglądać w ogóle Twoja służba? Jak to ma wyglądać? Ty nie możesz powiedzieć, czekam aż mi to Bóg pokaże, posłuchaj. Nie rób tego, bo to jest herezja. Nic Ci nie pokaże. Czego nie będziesz sam chciał zobaczyć. Co Ty myślisz, że co to jest? Jeszcze jak światem się nie zdarzyło, że Bóg komuś coś pokazał, czego człowiek nie chce zobaczyć. Takiego czegoś jeszcze nie było i nigdy nie będzie. Bo to nie jest dziwne bóstwo, które wprowadza w nas swoją wolę. Powiedzieć Wam straszną prawdę o Bogu? Nie ma czegoś takiego jak Boża wola. To głupota. A teraz Wam powiem, dlaczego to głupota. Miłość nie szuka swego. Amen? Bóg jest miłością? Amen? A więc co nie robi Bóg? Nie szuka swego. Boża wola jest związana z Twoim pragnieniem, a nie z narzuceniem tego, co On chce. Jego wola jest dobra, miła i możliwa do spełnienia. Dlaczego? Bo jest ściśle związana z tym, czego pragniesz. To jest Jego wola. Bóg to jest Ojciec, a nie Prezydent. To wielka różnica. A więc nie daj się wkręcać w to, że ja będę robił to, co jest Bożą wolą, a ja Ci powiem, co ja będę robił. Będę robił to, co będę chciał. I będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Zrobię to, co będę chciał. Dlaczego ja zrobię to, co będę chciał? Dlatego, że ja jestem z Bogiem. Bóg jest we mnie. Rozumiecie? I ja dzisiaj, przyjmując Jego Słowo, buduję obraz swojego szczęścia. Czy czytasz tutaj w piśmie, że syn Tymeusza, tak? Krzyczał za Jezusem, Panie, chcę mieć osła? Dobrego osła, żebym mógł lepiej żebrać? On miał jedno pragnienie. Chcę widzieć. Skutek rozważania Bożego Słowa w sobie, rozmyślania nad nim i uznawania go za ostateczny wariant, czy to ratunku, czy to możliwości jakichkolwiek, powstaje w duchu człowieka wizja.
czyli obraz rzeczy, pewnego rodzaju rzeczywistości, o której mówi Słowo. To się nazywa objawienie. Co to jest objawienie? Objawienie to jest obraz rzeczywistości, o której mówi Słowo. Objawienie to jest zobrazowana w duchu człowieka rzeczywistość, o której mówi Słowo. Objawienie powstaje w wyniku rozważania Słowa i uznawania tego Słowa za ostateczny wariant ratunku czy jakiejkolwiek innej formy wpływu. Objawienie to nie jest coś, co się otrzymuje od Boga. To jest zwiedzenie. Ludzie mówią, dostałem objawienie. Ja mówię, nikt nie dostaje objawień. Twój mózg generuje ci różne rzeczy. Albo diabeł cię napędza. Objawienie to jest obraz, który powstaje w duchu człowieka. W wyniku rozważania Bożego Słowa, Bożej prawdy, Bożej informacji i uznawania tego za ostatni wariant do życia. Tak powstaje objawienie. To jest proste jak trud. Ostatnio o tym napisałem krótki artykuł. O tym, przy czym jest zakryte Słowo. A Słowo było zakryte przed nim. Rodzina mówi, Słowo było zakryte przez nich. Oni sobie zakryli Słowo. Dlaczego oni zakryli Słowo sobie? Czemu oni nie widzieli? No bo oni, ci ludzie, nie przyjęli tego Słowa za ostateczny wariant. Mieli tysiące innych wariantów. Tak się objawienie przyjmuje. Bo to wszystko jest. W ogóle, czy wy sobie zdajecie sprawę, że gdyby była sytuacja, abstrahuję zupełnie od tego, gdyby Bóg dawał komuś objawienie, a komuś nie dawał, to wiecie, z czym byśmy mieli do czynienia? Z niesprawiedliwością. Niesprawiedliwość to się nazywa. To tak, jak on by kogoś uzdrawiał, a kogoś nie uzdrawiał. Kogoś uwalniał, a kogoś nie uwalniał. To niesprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy. On nie daje według widzimisię, ani według zasług, ani nie odbiera według błędów. On w Chrystusie Jezusie dał. I koniec. I teraz każdy może sobie wziąć z tego, albo nie wziąć. To jest jego prywatna sprawa. Bierze się w ten sposób, że się przyjmuje słowo, te słowo się rozważa, tak? I w wyniku rozważania tego słowa, gdzie słowo jednocześnie jest uznane za ostateczny wariant, nie ma czegoś innego, to jest ostateczność. Wtedy powstaje w duchu człowieka obraz. To jest objawienie. Proszę nie mylić z tego z wizją, tak? Bo wizja to nie jest objawienie. Mówimy o objawieniu. O tym, co się przed nami odkrywa. Człowiek jest chory. Doszło do niego słowo, że w ranach krzesielcach Jezusa jest jego uzdrowienie. Prawda? Człowiek zaczyna rozważać to słowo. Tak? I w jego duchu rysuje się obraz jego osoby, jako osoby jakiej? Zdrowej. I to jest objawienie. I on ma objawienie, że jest zdrowy. To jest objawienie. To jest to. Tak się dzieje w wyniku rozważania słowa i uznania go za absolutną ostateczność. Szereg chrześcijan rozważa słowo, ja tego nie zarzucam,
Natomiast zarzucam ogromnej ilości chrześcijan to, że mają relatywne podejście do prawdy Bożej. Czyli nie uznają słowa za ostateczny wariant. I to jest choroba Kościoła. Bo mówią, tak uważam, a ja tak uważam, albo ja tak czuję. Rozumiesz, o co chodzi? No i koniec. I nie będziesz miał nigdy objawienia. Zawsze zakryjesz wszystko twoim relatywizmem. A więc wskutek rozważania Bożego Słowa i uznawania go w sobie za ostateczny wariant wszystkiego, w duchu człowieka powstaje wizja, czyli obraz rzeczywistości, o której mówi to słowo. To jest objawienie. I to się dzieje z tym człowiekiem, o którego tutaj sobie rozważamy. Oto Boży proces stwarzania. Jak wygląda Boży proces stwarzania w wierze? W ciemności problemów i w stanie absolutnej beznadziei Bóg posyła swoje słowo. Czytasz je w Biblii, słyszysz je wewnętrznym człowieku, słyszysz je od kogoś, nieważne. To jest w ogóle nieważne. W ogóle nieważne, jak słowo pochodzi. To nas nie interesuje. Jednego tak, drugiego inaczej, to nieistotne. A więc, kiedy jest największa ciemność, największy problem, kiedy jest beznadzieja, to pierwszą rzeczą, którą Bóg robi, to co? Posyła słowo. To robi Bóg. To robi Bóg. Druga, następny etap. Człowiek przyjmuje je na początku umysłem, czysto intelektualnie, a potem rozważa je i ono trafia do jego ducha. A więc rozważanie umysłem słowa, przetwarzanie go w umyśle, wspominanie go, rozmyślanie o nim, tak? Powoduje, że to słowo w pewnym sensie rozpada się na takie elementy, które mogą przejść do ducha człowieka. Tak to działa. Ono jest w pewnym sensie trawione intelektualnie, aby mogło przejść do ducha. Ludzie nie rozważają słowa, bo po cholerę rozważać słowo, jak możemy rozważać problem. Rozumiecie, dlaczego ja się wpieniam na to, że ludzie problemy rozważają? Bo oni się zabijają. Ludzie, jak ja bym rozważał moje problemy, to ja bym zgłupiał. Ja sobie nie wyobrażam, że sobie siadam, czy leżę, czy chodzę i rozmyślam o moich problemach, jakichkolwiek. Ja nie wiem, o co chodzi tutaj. Ja nie wiem, że idę i rozmyślam o problemie. Ja naprawdę nie wiem, a wiem, że tak robi większość ludzi. Chodzą i o tym myślą. I to jest pierwszy atak. To jest pierwszy atak diabelski na umysł człowieka, żeby nakierować umysł człowieka na rozważanie problemu. Przecież ja, a wiecie skąd ja wiem, że ludzie rozważają swoje problemy? Bo ja z ludźmi rozmawiam. Z obfitości serca mówią usta. Ja wystarczy, że porozmawiam z człowiekiem, ja wiem, o czym on myśli. Amen. Przecież on myśli człowieku o problemach. Taki mam problem. Przeżywam to. Ja mówię, przecież ty masz obsesyjne myśli. Obsesyjnie myślisz o swoich problemach. Jak ty możesz tak żyć? Przecież to jest zagłada człowieku. To zagłada. Rozmyślam o dzieciach, rozmyślam o śmieciach, rozmyślam ciągle o czymś, rozmyślam o pracy, rozmyślam, proszę ciebie, o mężu, o żonie, że to mi nie idzie, że tam mi nie idzie, cały czas o czymś rozmyślam. Zamiast rozmyślać o słowie, które jest nośnikiem rozwiązania. A potem się ludzie dziwią, jakoś moja wiara nie rośnie.
No w co może rosnąć twoja, jak może rosnąć twoja wiara, jeśli ty rozważasz słowo zagłady? A więc z dnia na dzień masz coraz większą wiarę w zagładę. Wierzysz w zagładę swoją. Rozważając, że nie masz pracy, tak, budujesz wiarę w nieposiadanie pracy. Przecież to proste jak drut. I ty jesteś bardzo wierzący w to, że nie masz pracy. Jesteś tak wierzący, rozumiesz, że zaczynasz to ogłaszać. W prostych rozmowach. Co u ciebie? Wiesz, szukam pracy. No nie możesz nie powiedzieć tego, bo jesteś przesiąknięty tym na poziomie umysłu. Mówisz to, czym jest przeniknięty twój umysł. Na trochę się możesz zatrzymać, bo jak chodzisz trochę z Bogiem, to się nauczysz tego. Albo nauczysz się milczeć. Póki ktoś milczy, jest uznany za mędrca. Otworzy buzię debil. Człowieku, póki nie mówił, całkiem nieźle to wszystko wyglądało. Człowieku. Porozmawiał, dziękuję uprzejmie. To już przy powieści Salomona o tym mówił, że każdy, co milczy, uznany jest za mędrca. Rozumiem. Ale weź porozmawiaj z kimś. Zaraz cię poinformuję, proszę cię, bo jaka u niego bieda znęca. Ile mu nie wyszło? Ile jeszcze mu brak? Zrozum to, dlaczego mówisz o twoich brakach? Bo myślisz o twoich brakach. Dlaczego ty myślisz o twoich brakach? Bo ty w ogóle musisz o czymś myśleć. I braki są silniejsze niż informacja o rozwiązaniu. Bo ty nie przeżywasz informacji o rozwiązaniu, tylko przeżywasz codzienne braki. Jak człowieka boli noga, to bardzo łatwo jest mu mówić o bólu nogi. Bo on przeżywa ból nogi. On nie przeżywa tego, że Chrystus 2000 lat temu rozchorował się jego bólem nogi. On tego nie czuje. Ale gdyby tylko zechciał zaprzestać myśleć i rozważać o bólu nogi i zaczął rozmyślać o tym, o nodze Jezusa na przykład. O nodze Jezusa, która właśnie bolała Jezusa na krzyżu Golgoty. Żeby sobie wyobraził nogę Jezusa, obciążoną Jego bólem. I zaczął myśleć o nodze Jezusa, a nie o własnej nodze. Żeby zrozumiał, że to noga Jezusa została obciążona Jego bólem. Żeby sobie to przetwarzał w myślach. Ale nie, bo on ma swoją nogę. I on będzie myślał o nodze swojej. I teraz go przekonaj, nie myśl o nodze swojej, tylko o nodze Jezusa. Bo to w nodze Jezusa jest twoje uzdrowienie. Myśl o tym, co cię leczy, a nie o tym, co cię niszczy. Człowiek nie ma pieniędzy i rozmyśla o tym, że nie ma pieniędzy. No po czym on będzie rozmyślał, jak on nie ma pieniędzy? Najlepszy temat do rozmyślania. Ale on nie rozmyśla jakby o tym, że ma pieniądze. Nie, nie, nie. Po co to rozmyślać, że się ma pieniądze? Po co to rozmyślać, że się wzięło 10 tysięcy i się poszło na zakupy? Po co to rozmyślać? Wziąłem 10 tysięcy, poszedłem sobie na zakupy. Idę sobie tutaj, wchodzę sobie do bossa, kupię sobie to, kupię sobie tamto. Wydałem lekką ręką dychę. Dlaczego wydałem lekką ręką dychę na przykład, tak? Bo mam forcję jak lodu. Rozumiesz? Bo mam forcję jak lodu i mogę sobie na to pozwolić. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, tak nie myśli. On tak nie myśli. On myśli w kategoriach takich, że on nie ma tych pieniędzy. Przecież no co, nie będę myślał o takich głupotach, jak wydanie dychy w ogóle w markecie. Ale to by cię uratowało. To by ci uratowało głowę. Bo na dzisiaj mentalność dziada zżera cię. Bo zapomniałeś o słowie, które mówi, że Chrystus stał się ubogi, abyś bogactwem Jego był ubogacony. O tym nie myślisz. No. Nie myślisz o tym, że kielich twój przelewa się. Ty nie myślisz o takich rzeczach, bo po cholerę ma ci się kielich przelewać, jak wystarczy, że będziesz myślał o ciebie, żeby było w nim tyle, żebyś usta zmoczył. Rozumiesz, o co tu chodzi? Przyjmujesz słowo do umysłu.
I w umyśle następuje pierwsza reakcja trawienia. Nie stać cię na myślenie o innych rzeczach niż o słowie. Nie wolno ci myśleć o porażce. Musisz myśleć o sukcesie. Musisz znać rozwiązanie i myśleć o rozwiązaniu, a nie o porażce. Bo z umysłu po pierwszym przetworzeniu te rzeczy wpadają do ducha człowieka. One są rozdrabniane w umyśle. I dalej, tam w duchu człowieka to słowo dojrzewa. Zaczyna się okres dojrzewania. Dojrzewanie to jest stymulowane trzema formami pielęgnacji. Po pierwsze, regularne przebywanie z Bogiem. Regularne przebywanie z Bogiem pielęgnuje słowo, które wpada do twojego ducha. To jest pierwszy element pielęgnacji tego słowa. Czyli słowo przetworzyłeś w umyśle, ono wpływa do ducha i tam jest pielęgnowane przez, po pierwsze, przebywanie, regularne przebywanie z Bogiem bez względu na wszystko. Po drugie, przez czas. Czas gra na twoją korzyść, a nie niekorzyść. Cierpliwość dla chrześcijan jest tak mało znaną cechą. Już bym chciał, się mi należy. Już. Czas. Rozumiesz? Czas. Każdy z nas poślizgnął się na czasie. Ja się też poślizgnąłem na czasie. Ja też nie zrozumiałem tego, nie rozumiałem i wielokrotnie też upadałem później przez to. Że czas gra na moją korzyść, a nie niekorzyść. A wiecie, kiedy człowiek zaczyna dogłębnie rozumieć, że czas gra na jego korzyść? Kiedy zaczyna o sobie myśleć jako o sobie wiecznej. Bo jak myślisz o sobie jedynie jako o sobie teraźniejszej tutaj, to zawsze będzie czas grał na twoją niekorzyść. Ciągle będzie ci brakowało czasu. Właśnie ostatnio sobie uświadomiłem, że zacząłem 47 rok życia i ja się bardzo z tego ucieszyłem. Ja w ogóle chcę być coraz starszy, bo jest mi z tym coraz lepiej. Jestem mega szczęśliwy, że jestem coraz starszy. Czas gra na moją korzyść. Na moją korzyść. Ja nie mam parcia na bycie coraz młodszym. Im jestem starszy, tym jestem lepszy. Większy, silniejszy. Rozumiesz? To ja to coraz lepiej zaczynam rozumieć. Mówię, jak fajnie, 47 lat. Byłem wczoraj u lekarza, bo prosiłem go, żeby mi dał skierowania na badania. Jak powiedziałem, zrobię też badania sobie, pomieszczam je w internecie wszystko. Poprosiłem na wszystko, żeby mi dał badania. Na wszystko. Każdą rzecz sobie przebadam. Klatkę piersiową, prostatę, wszystko do internetu dam. Wszystko. I pokażę, że jestem, kiedyś napisałem taki wiersz, że jestem stary, ale jary, no bo jestem z ruchu wiary. Rozumiesz? Chodzi o to, że będę pokazywał ludziom, że czas gra na naszą korzyść. Na naszą korzyść, na korzyść ruchu, ludzi ruchu wiary. Rozumiecie? Na korzyść ludzi ruchu wiary. Bo czas pielęgnuje słowo, które jest w naszym duchu. On pielęgnuje. I trzeci element po przebywaniu regularnym z Bogiem i czasie to jest wypowiadanie tego słowa tak, jakby się zrealizowało. Czyli tak pielęgnujemy słowo, które dojrzewa w naszym duchu. Ono dojrzewa. A my co? Przebywamy regularnie z Bogiem. Nie boimy się, że czas ucieka. I wypowiadamy to
tak jakby już się zrealizowały. Rozumiesz? Zrealizowały. Nie mówimy to będzie, tylko mówimy to jest. Ja to mam. Ja to przeżywam. Ja tym żyję. Twój umysł będzie krzyczał wtedy. Rozumiesz? Bo on, umysł twój sięga jedynie do momentu rozważania słowa, bo on słowo rozważa. On słowo rozważy i on słowo rozdrobni. Ale kiedy zaczniesz potem, tak, realizować je, te słowo, to umysł będzie krzyczał. Ten sam umysł, który wcześniej je rozważał i się z nim zgadzał, będzie krzyczał. Nie mów tego, że to masz! Że to głupota! No nie opowiadaj na litość boską, że masz coś, czego nie masz. No. Nie oszukuj. Rozumiesz? Zrozum, że takie są reakcje. Następna rzecz. Potem następuje moment, gdy nagle staje się człowiek w 100% pewien, że dane słowo zostało zrealizowane w jego życiu. Czyli kiedy? Kiedy to słowo już wpadło do ducha człowieka. Kiedy jest pielęgnowane poprzez nasze regularne przebywanie z Bogiem, poprzez to, że ten czas jakiś sobie tam mija i poprzez to, że my wypowiadamy je mimo różnych niepewności. Ludzie w ogóle, niektórzy myślą, że muszą w sobie mieć 100% pewność, żeby wypowiadać słowo. A ja mówię, kto cię tego nauczy? Wypowiadamy słowo, nie posiadając żadnej emocjonalnej i intelektualnej pewności. Po prostu wypowiadamy słowo. Jaki jesteś? Zdrowy, silny, piękny, mądry. Rozumiesz? A ty jesteś tego pewny? Człowieku. Jak tego, że czarne to czarne, a białe to białe. W środku możesz mieć mnóstwo sprzeczności. Co cię obchodzą te sprzeczności? No weź, bez przesady. Przecież wiara jest pewnością tego, czego się, czego nie widać, tak? A co cię sprzeczność? I dopiero w tym, w tej formule pielęgnacji, co się zaczyna dziać? Zaczyna pojawiać się pewność. To tu się ta pewność pojawia. Najpierw ja ogłaszam, że coś mam, a potem pojawia się pewność. Ludzie, ja się wielokrotnie muszę sam osłuchać tego, w co ja wierzę. Ja chodzę, opowiadam sobie bajki. Ja w te bajki wierzę, a potem te bajki stają się rzeczywistością we mnie. Najwięcej kazań to sam sobie powiedziałem w życiu. Rozumiesz? Najwięcej. Najwięcej sam sobie powiedziałem. Sam do siebie. Przed lustrem. W różnych miejscach. Rozumiesz, o co chodzi? Ogłaszałem słowo i ogłaszam słowo. I dopiero potem powstaje pewność. Ja w ogóle nie szukam emocjonalnej czy intelektualnej pewności. Mnie to nie obchodzi. Ja ogłaszam słowo. Tak? Od tego momentu człowiek posiadł obietnicę i dziękuję Bogu za jej zrealizowanie. W momencie, kiedy powstaje pewność, rozpoczyna się już proces dziękczynienia. Od momentu, kiedy powstaje... Pamiętajmy, że nadal nie mamy produktu w realu. Nadal w realu nic nie ma. Nic! Nic nie widać? Nic. Wczoraj z Sarą sobie oglądamy taki program. Zapomniałem, jak on się nazywa. Tytuł jaki jest, zapomniałem. Nieważne. Polega to na tym, że tam było trzech facetów, co ich nie widać. Jakaś dziewczyna na podstawie tego, co oni mówią, musi wybrać któregoś z nich i z nim się umówić na randkę. Tam, jak to było, czego oczy nie widzą, czy... Już nie pamiętam, co oglądaliśmy z Sarą. I w ogóle siedzieliśmy, i Sara mówi, tato, jakie to jest trudne podjąć decyzję, jak się nie widzi. Ja mówię, Sara, to tak jak z wiarą. Zobacz, ona teraz tutaj musi zdecydować, ona musi uwierzyć w
to, co teraz słyszy. A Sara mówi tak, tato, a jak oni jej opowiadają jakieś nieprawdziwe rzeczy, ja mówię, widzisz, no ona musi teraz to rozpoznać, bo ona musi znać podstawy prawdy życiowej i musi teraz wiedzieć, czy któryś z nich kłamie, czy nie kłamie. I to się nazywa wewnętrzne przekonanie. Mówię, zobacz, co się będzie działo. Ona zaparty tchem oglądała ten program. Nie? Ja jej mówię, potem już, ja mówię, tak, jeden miał na imię Artur z tych chłopaków. Ja mówię, do niej powinna wybrać Artura, mówię, mówić. A ona mówi, tak, na pewno tak gadasz, bo ty masz Artur na imię. Nie dlatego, że ja mam na imię Artur, mówię, tylko ja słucham, co on mówi. Słucham, co mówi ten facet i to jest facet dla niej. Ona mówi, myślisz, że ona go wybierze? Ja mówię, myślę, że go nie wybierze, mówię, bo jest głupia. Jest, tak, bo widzę, co ją kręci. Kręci ją coś, co nie jest prawdą. Jeden jest, co opowiada głupoty, wiesz, o co chodzi? Znaczy, on opowiada generalnie swoje życie, tylko żyje głupio. Lecz facet mieszka w przyczepie kempingowej. Jak facet mieszka w przyczepie kempingowej, to się z nim życia nie zbuduje. Rozumiesz, o co chodzi? No na litość Boską. No nie można mieszkać w przyczepie kempingowej. Okej? Okay? Ale widzę, że ją kręci ten co w tej przyczepie kempingowej, bo on w ogóle tam na surfingu pływa, bajery, rowery różne. Rozumiesz, wiesz, ja mówię, będę niepotrzebnie go wybierze, mówię, w ogóle wiesz. Wybrała mu człowieka, tego Artura nie wzięła, poszła z nim na tę randkę, potem siedzi, mówię, lecą, chemii nie było. Jaka ma być chemia, jak facet mieszka w kempingu? Jaka chemia? Człowieku, sorry. Jakie może poczucie bezpieczeństwa wzbudzić w kobiecie facet, co mieszka w przyczepie kempingowej? Na litość boską, no w kim on może wzbudzić człowieka? W jakiejś hipisce z lat 60. Ale tak wygląda wiara. Tego nie widzimy. Czyli dalej tu w realu nic się nie dzieje. Ale już, kiedy następuje pewność, to od momentu powstania pewności, co jest jedynie dziękczynienie. Boże, dziękuję Ci, że to jest. I koniec! Czasami ludzie mówią, co mam teraz robię? Nic. Dziękuj, że masz. I trwaj sobie w tym. Dziękuj, że masz. Dziękuję bardzo. No i to wszystko. Sprawa jest... A kiedy to się objawi? Ja bym dać spokojnie zadać głupich pytań. Następnie, teraz człowiek tylko czeka na manifestację. Dziękczynienie i czekanie na manifestację. I to nic więcej się nie... Rozumiesz? Nic poza tym tu już się nie robi. Nic. Nic. Tylko oczekiwanie na manifest. Dlaczego? Ponieważ powstała wiara. A wiara musi się zamanifestować. Ona ma taką naturę jak oliwa. Musi wypłynąć do góry. To nie to, że może. Tu nie ma już opcji, że nie zadziała. Ona musi się zamanifestować, bo taka jest jej natura. I co następuje? Manifest. Tak wygląda tego rodzaju proces. I on jest taki sam u nas wszystkich, ludzie. Taki sam. Dlatego nie wolno nam zaniedbywać elementów tego procesu. Jak my zaniedbamy elementy tego procesu, rozumiesz, to my albo spowolnimy coś, tak? Albo zatrzymamy. Jak będziemy na przykład rozważać problemy, zamiast rozważać w ogóle słowa, które jest rozwiązaniem na problemy, no to my w ogóle spowolnimy cały proces. Jeżeli my będziemy skakać jak kot z pęcherzem, będziemy, jak to słowo będzie w nas dojrzewać, będziemy a kiedy, mówię, uspokój się. Nie a kiedy, tylko mów, że masz. Nie a kiedy, tylko mów, że masz. Leży w duchu, leży. To niech leży, tak? I niech się rozwija. Rób, co trzeba. Rób, co trzeba. Przebywaj z Bogiem, wyluzuj, czyli wykorzystuj czas i ogłaszaj, że masz. Przestań się bujać. Tak? Zaraz powstanie pewność. Zaraz staniesz, zaraz powiesz, wiem. Jak wiesz, super,
Dziękuj Bogu od dzisiaj. Zamknij temat. Zaraz będzie manifest. Zaraz będzie manifest. 47 werset. Mówi tak. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ten syn Tymeusza cierpliwie pielęgnował sobie wizję swojego uzdrowienia. Cierpliwie pielęgnował wizję. Była ona dla niego jasna i wyraźna. I gdy przyszedł moment porodu wizji, to jest moment porodu wizji, to on był już bez skrupułów co do kultury czy obycia. Kiedy przychodzi moment porodu, kiedy ty jesteś pewien, rozumiesz? Już nic nie ma znaczenia. Po prostu idziesz po swoje. Idziesz po swoje. On był już gotów i nie liczyło się dla niego nic. On wołał. To jest takie ciekawe słowo, greckie słowo kratzo. To słowo jest używane, kiedy się określa krzyk ptaków. Taki straszny krzyk, jak się podnosi stado wron. Rozumiecie? On się tarł jak głupi. Ten człowiek bez żadnych skrupułów dar się przy tej drodze. On narobił rabanu, rwetesu. Rozumiecie? On szedł po swoje. Szedł po swoje. Wołał z całego serca. Był pewien tego, co widzi w swoim duchu. On był pewien tego. On był zdecydowany. Co tu się zaczyna? Zaczynają się kroki wiary. Jestem zdecydowany, idę po swoje, nikt mnie nie zatrzyma, nikt mnie nie zatrzyma, nikt. Tysiące ludzi może do mnie mówić: Artur, nie rób tego, wie, weź kąsię. Idę po swoje, nie po czyjeś, po moje, bo to urosło w moim duchu, to się pojawiło we mnie. Idę po swoje. Pójdę po swoje. Po trupa. Bo to jest to, co ja mam. Ja nic więcej nie mam. Tylko to mam. Tylko to mam. Ja nic nie mam więcej. To jest coś, co się zrodziło we mnie. Taka rzecz tylko to posiadam. Jego duch był rozkręcony na cały regulator. On wyswobadzał wizję. On wyswobadzał wizję. On robił krok wiary. On ruszył z tego miejsca, w którym był. Wiara zawsze wyswobadza wizję z ducha. Zawsze. Czyli zawsze następuje ruch. Nie ma czegoś takiego, że nie ma ruchu. Jak nie ma gdzieś ruchu, tak? To tam nie ma wiary. Bo wiara musi się wyrwać. Wiara musi ruszyć. Jak jesteś czegoś pewny, to ty musisz ruszyć. Ludzie, którzy w coś wierzą, to muszą ruszyć do przodu. Jak ludzie stoją, to nie ma wyswobodzonej wiary. Jak już następuje manifest wiary, to człowiek musi się ruszyć do przodu. Po prostu. To jest silniejsze od niego w pewnym sensie. Słowo zaś mówi, że nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego wcześniej sługom swoim, prorokom. I że Pan jest tym, co daje chcenie i wykonanie. U Niego to się zrobiło. Rozumiesz? Bo Bóg zawsze działa w ten sposób. On tworzy w tobie coś najpierw, tak? Na zasadach procesu, który opisywałem, a następnie wykonujesz ruch na podstawie tego. Zobaczmy, co jest fundamentem wizji tego syna Tymeusza. On woła: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
Syn Dawida, przyjaciele, to tytuł mesjański. A więc ten syn Tymeusza, Bartymeusz, nie prosi kogoś, kogo nie zna. To nie jest, Jezus dla niego to nie jest postać, jakiś tam nauczyciel, jakiś tam prorok, który chodzi, jakiś tam rabin, czy ktokolwiek inny. To nie to. Takich ludzi chodziło wielu w tamtym czasie. On mówi do niego: Jezusie, synu Dawida. Syn Dawida. To tytuł mesjański. On woła: Mesjaszu. Ja wiem, kto ty jesteś. Ja wiem, kto ty jesteś. Ja wiem, kto ty jesteś. On w 100% jest pewien, że Jezus to jedyny Zbawiciel i że on, człowiek, potrzebuje pomocy Jezusa w 100%. On wie, że Jezus to jest Mesjasz. On to wie. On to wie. On nie idzie do Jezusa jako do historycznej postaci. On nie idzie do Jezusa jako do postaci, która jest przeciętnym nauczycielem. On idzie do Jezusa. On idzie do Jezusa jako do Mesjasza. Wiecie, problem wielu ludzi polega na tym, że przychodzą do Jezusa z takim dystansem. Taki dystans. Panie, jeśli jest to wolą Twoją. Panie, jeśli zechcesz. Panie, jeśli możesz. Panie, jeśli uważasz, że mi to potrzebne. Też tak się modlą ludzie. Panie, jeśli uważasz, że mi to potrzebne. Nie. A on podchodzi do niego jak do Mesjasza. Mówi: jesteś Mesjasz. Zbawiciel mój. Od czego Zbawiciel? Od wszystkiego! Od wszystkiego! Mój Zbawiciel od wszystkiego. Rozumiesz? Osobisty lekarz rodzinny. Osobisty mentor. Od wszystkiego! Jest pewien dwóch rzeczy. Że Jezus to jest dla niego jedyna pomoc i że on potrzebuje Jezusa w 100%. Jeżeli w twoim sercu jest taka informacja, że Jezus to jest całkowita pomoc. Całkowita pomoc. Całkowita pomoc. I że ty potrzebujesz go w 100%. To są te dwie informacje, które dają podwaliny wizji, z której powstanie wiara. Rozumiesz? Ja dawno temu przestałem szukać czegokolwiek poza Jezusem. Ja w ogóle nic nie chcę poza Jezusem. Nic. Nikomu też nie pomagam poza Jezusem, nie interesuje mnie to w ogóle. Jak ludzie chcą ode mnie pomocy poza Jezusem, to ja nie udzielam tej pomocy. Bo ja nie potrafię, nie umiem i nie chcę. Rozumiecie? Wszystkie moje usługi dla ludzi są usługami w Chrystusie i tylko i wyłącznie to mnie interesuje. A jak zaczynam widzieć, że ktoś zaczyna się opierać bardziej, proszę Ciebie, na mnie, jako na osobie, która jest jego osobistym psychologiem, to zaczynam rozpieprzać to w tej relacji, jestem w tym dobry. Po prostu. I wielu z Was tego doświadczyło. Ponieważ ja mogę podać tylko Jezusa. A Ty potrzebujesz tylko Jezusa. Bo tylko wtedy wizja się pojawi. Nie pojawi się wizja, kiedy poza Jezusem coś sięgniesz. Dlatego tak wielu z Was jest przeze mnie odsuwanych od różnego rodzaju ratunków pozachrystusowych. Przychodzicie niejednokrotnie, mówicie, bo to jest tutaj problem, bo tu jest ten moment, to nie jest tu problem. Problem leży gdzie indziej. To nie jest problem z człowiekiem, to jest problem z Tobą. Nie ma czegoś takiego na świecie, że jest problem z człowiekiem. Nie. Nie ma żadnego problemu z człowiekiem. Tylko z Tobą jest problem, Ty masz problem ze sobą, a rozwiązaniem na to jest Jezus, Twój Zbawiciel. On chce zbawić Ciebie, od Ciebie. Po prostu. Takie zadanie. Werset 48.
i kromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się na niego. Kocham to. Tu widać, że wyswobodzenie wizji z ducha powoduje opozycję. Wyswobodzenie wizji z ducha zawsze powoduje opozycję, czyli krok wiary zawsze powoduje opozycję. Powiem ci coś, do momentu teorii nie będziesz miał opozycji. Ach, możesz opowiadać różne rzeczy, ale zrób krok wiary w tym temacie. Człowieku, wielokrotnie osoby będące blisko ciebie, które znosiły twoją teologię, czy inaczej nawet zgadzały się z twoją teologią, nie zgodzą się z twoim krokiem wiary. Bo krok wiary to jest w ogóle już realny ruch po sukces. No rozumiesz? Realny ruch po sukces. To jest wielka różnica, jak do kogoś, kto cię na przykład zaczepi na ulicy, powiesz tak: weź mnie nie zaczepiaj, bo dam ci w mordę. Tak? A jest druga akcja, że ktoś cię zaczepia i od razu dostaje w mordę od ciebie. Od razu. Gwarantuję ci, że ta druga opcja jest o wiele lepsza niż ta pierwsza. A rozumiesz? O wiele lepsza niż ta pierwsza. Ta pierwsza może rozsierdzić przeciwnika. Okej? Ale jak to mówił kiedyś mój znajomy trener, nie ma gościa, któremu jak złamiesz nogę, będzie stał na nogę. Rozumiesz? Jak mu złamiesz nogę w kolanie, od razu mu przychodzi chęć na atak. Zawsze w ten sposób to funkcjonuje. Kiedy wyswobadzasz krok wiary, następuje opozycja. Tak? Póki siedział cicho, wszystko było dobrze. Jak zaczął się drzeć, jak kryto nastąpiło, tak? Jak zaczął się drzeć, jak tabun wrął człowieku, tak? To nastąpiło, że natychmiastowa ma opozycja. Zobaczcie, co się dzieje. Dlaczego jesteśmy tak opresjonowanym ruchem? Bo my wyswobadzamy publicznie słowo. Gdybyśmy przestali wypowiadać te słowo publicznie, co robimy od lat, nie byłoby takiego hejtu. Absolutnie. To by tego nie było. Bo to każdy, wiecie, w tym kraju zakompleksionym to jest tak. Masz swoje przekonania dla siebie. I możesz je mieć. Tak? Możesz mieć przekonania, że masz pięty z przodu i miej swoją teologię do tego. Super. Ale nie daj Boże, żebyś to uwolnił na zewnątrz i przekonał innych, że ty masz rację, a oni nie. No, tu już przesadziłeś. Tymeuszu, synu Tymeusza. A więc widzimy, że wyswobodzenie wizji z ducha powoduje opozycję. Pamiętajmy, że mamy trzech wrogów. Flashbacki starej natury, świat i szatan. Opozycja będzie, ale Bóg podaje nam rozwiązanie. On tym więcej woła. Czym większa opozycja, masz bardziej się trzeć. Im większy opór, tym bardziej masz wyswobadzać wizję z ducha. Tym bardziej. Oni mówią nic. A ty mówisz, kup nie większy sprzęt. Nagłośnieniowy. Oni mówią, głosicie dwa razy w tygodniu. To za dużo. Będziemy głosić cztery. Rozumiesz? Oni mówią, za dużo waszych głoszeń w internecie. Podwoimy. Na każde słowo będzie odpowiedź. Na każde słowo będzie odpowiedź. Za dużo. Dodam. Rozumiesz? Za dużo. Będę więcej krzyczał. Będę więcej mówił. Zaleję to wszystko. Zaleję. Niech to tonie. Tym więcej wołam. Im więcej opozycji, tym więcej mów o tym, co masz w duchu. Im silniejsza opozycja, tym bardziej publicznie ogłaszaj, co masz w duchu.
Im większa opozycja, tym stawiaj silniejsze kroki wiary. I nieważne jaka opozycja. Czy to opozycja demoniczna, czy to opozycja społeczna, czy to opozycja religijna. Tak? Czy to też opozycja związana z flashbackami starej natury pod tytułem, proszę Ciebie, że odzywają się Twoje kompleksy, Twoje różnego rodzaju jakieś dziwne sprawy ze starego życia. Tym bardziej wyprowadzaj wizję z ducha. Pracuj nad sobą, zmieniaj się, rozumiesz? Ale wizji nigdy nie zmniejszaj. Nigdy. Niektórzy do mnie ludzie przychodzą, wiesz, jestem w takiej sytuacji, doszedłem do takich miejsc w swoim życiu, że nie wiem, czy powinienem dalej służyć. Ja mówię, oczywiście, że powinienem dalej służyć. A z czym masz problem? No wiesz, bo tyle mam pracy nad sobą. I co z tego? A co ma jedno do drugiego? Co ma ziarno do plew? Ja nie wiem. Służysz z ducha, a leczysz duszę, a nie odwrotnie, tak? O co ci chodzi? Ja nie wiem. To jakbyś miał chore oko, a powiedział, nie mogę słuchać. To jest inny organ. Jakim prawem mieszasz te dwie rzeczy? Ostatnio dostałem dobre świadectwo. Jeden człowiek do mnie przyszedł i mówi, że był w złym stanie emocjonalnym, naprawdę złym, a wyszedł głosić na ulicę i głosił potężnym nabożeństwem. Bo jego stan emocjonalny nie ma nic wspólnego z jego duchem. Tak? Można mieć 15 warowni, tak? I świetnie uzdrawiać chorych. Tak? I trzeba ich uzdrawiać, bo oni są chorzy. I naprawdę chorego nie interesuje, czy ty masz warownię, czy nie masz. Dobrze? W porządku? Człowieka zdemonizowanego nie interesuje, czy ty chodzisz w odrzuceniu, czy ty nie chodzisz w odrzuceniu, wiesz? I też go nie interesuje, jaka będzie intencja towarzyszyła temu, że demon z niego wyjdzie. To jest twój problem, bo to ty przed Bogiem będziesz składał za swoje intencje, tak? Ale nigdy nie możesz zaniżyć, tak? Formuły duchowej na rzecz leczenia swojej duszy, bo to jest chore. Ponieważ w najwyższej hierarchii jest duch. Duch człowieka. Okej? Okay? Tu jest prawda. Mów do Boga. Mów do siebie. Mów do ludzi. I mów do diabła. Mów do Boga, do siebie, do ludzi i do diabła. Wyswobadzaj wizję z ducha. Tak postępuje człowiek wiary. 49 werset. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go, i zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. Rozwala mnie to, że oni mówią do niego, ufaj. Przed chwilą go opieprzali, żeby nie mówił. Człowieku, hipokryzja pierwszej ligi. To jest dopiero religia. To jest religia. Przed chwilą mówią, ci chodź. A teraz jak Pan Panów powiedział, wstań, to mówią, ufaj. A co on robi? Na trudach robi? Przecież właśnie siedzi przy drodze, nie mając nic, tak? I rozwala system. Co to jest? Zaufaniem. To jest zaufanie właśnie. To jest to zaufanie. A to, co oni mówią, ufaj. Człowieku. Zobacz, co się stało, gdy syn Tymeusza nie uległ opozycji i nadal wyswobodzał wizję ze swojego ducha. Otóż sam Bóg przystanął. Bóg przystanął. Bóg. Słowo przystanął tutaj to jest greckie słowo histemi i znaczy postanowić, utwierdzić, wypłacić. Histemi. Postanowić, utwierdzić, wypłacić. Czyli co? Gdy pomimo opozycji ty wierzysz Bogu,
to zbliża się czas wypłaty. Boga dotyka Twoja determinacja w ufaniu Jego Słowu. I to jest dla Boga ostateczny sygnał, aby ustanowić realizację tego, w co wierzysz. Taka jest reakcja Boga na wiarę. Histemi. To go zatrzymuje. To powoduje, że on staje i wypłaca. Histemi. Zawsze tak jest. To jest system wzajemnej zależności. On wzbudza wiarę. Rozumiesz? I sam na tą wiarę reaguje. Taki jest Bóg. Ślepy syn Tymeusza wiarą swoją zatrzymał Boga. Ten, który nic nie posiadał, zatrzymał tego, który wszystko posiadał. Nic nie posiadający, nic nie znaczący, ale wierzący. Zatrzymał Boga i zatrzymał się Bóg przy nim. Od tego momentu już masz to, co widziałeś w duchu. Teraz już Twój Król każe Cię wezwać po odbiór tego, w co wierzyłeś. On Cię wzywa. Przyprowadźcie go. Przyprowadźcie go. Czas wypłaty. Czas wypłaty. I z tymi. Jestem tu, aby płacić. Jestem tu. Tak ja bym chciał, żeby ludzie to zobaczyli, że to jest stałe. To jest niezmienne. To nie jest coś, co się wydarza. On taki jest. Rozumiesz? Wiara na Boga reaguje jak magnes. Ona go przyciąga. Ona go inspiruje. To go inspiruje. Nie jakieś głupie wywody. To go inspiruje. To go zatrzymuje przy człowieku. Bóg ominie tysiące ludzi niewierzących mu, a zatrzyma się przy jednym wierzącym. Przy jednym wierzącym. Kiedyś oglądałem świadectwo takiego człowieka, który umarł, poszedł do nieba. Miał świadectwo ciekawe. Chciał w tym niebie zostać. Miał spotkanie z Jezusem tam. On tą historię jeździ po świecie, opowiadał ze 20 parę lat. Jakiś starszy facet. Chciał tam zostać, a Jezus mówi: nie możesz tu zostać. On mówi: dlaczego nie mogę tu zostać, Panie? Jezus mówi: ja Ci pokażę rzeczy. I pokazał mu jego kościół. I tam był taki człowiek. I on mówi: bądź się modlił. A tam cały kościół się modlił w ogóle, nie? A on mówi: ale Panie, oni się wszyscy modlą o mnie. On w szpitalu leżał, u jego ciało, nie? A Jezus mówi: nie. On się tylko modli. On ufa o Twoje zmartwychwstanie. On nie. Musisz iść tam z powrotem. 20 parę lat to jeździł, powiadam. Jeden tam był, co ufał. Chcę Wam pokazać bardzo ważną rzecz. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I chcę, żebyście też zrozumieli, jak ważną rzeczą jest zweryfikowanie tego, co my częstokroć nazywamy wiarą. Nie ma takiego czegoś, że się wierzy i się nie ma. I trzeba przestać nazywać te rzeczy inaczej. Ja przestałem w swoim życiu nazywać te rzeczy inaczej. Ja już przestałem, że wierzę o coś i nie mam.
Jak nie mam, to nie wierzę, dobrze? I nie robię w ogóle z tego problemu. Taki jest mój stan. Zmieniam się. Nie chcę taki być. Chcę być wierzący we wszystkim. Rozumiecie mnie? Ale przestaję dzisiaj pieprzyć głupoty pod tytułem, że ja wierzę, a nie mam, i w ogóle rozmawiać o tym. Teraz jeszcze porozmawiam o tym z kimś w ogóle, coś w ogóle zasadzę gdzieś, jakieś baletry zasadzę gdzieś. Jeśli człowieku stworzę jakąś historię lewą, do tego dodam jakieś słowa, jakieś w ogóle, nie wiem, jakąś teologię nową wymyślę. Nie mam, bo nie wierzę. I nie mówię, że wierzę. Ja dzisiaj naprawdę rozumiem wiarę i buduję tą wiarę w sobie. Bo tam, gdzie następuje manifest wiary, tam przystaje Bóg. Zawsze. Tam, gdzie jest histemia, tam była wiara. Wszystko, co mam w życiu, sobie wywierzyłem. Wywierzyłem sobie takie rzeczy, że nie mogę wam powiedzieć nawet. Po prostu wywierzyłem jej mam. Po prostu wywierzyłem jej mam. I one są wieczne. I one się nigdy nie zmienią. Wierzyłem i stanął przy mnie Bóg. I wypłacił mi. I koniec. A tam, gdzie nie przystanął przy mnie Bóg, to uznaję prostą rzecz. Nie nastąpiła wiara w mnie. Nie zrodziła się. Nie zbudowałem tego. Gdzieś ominąłem ten proces. Gdzieś spieprzyłem coś po drodze. Okej? Okay? Przeprosiłem już za to Boga. Przeprosiłem w ogóle siebie. I postanowiłem robić rzeczy zawsze tak, żeby było histemii. Żeby on stawał w ogóle. Bo on zawsze reaguje i zawsze wypłaca. To najpewniejszy bank na świecie. Tu nie ma porażki. Werset 50. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Teraz już syn Tymeusza idzie po odbiór nagrody, nagrody za wiarę. Porzuca wszystko, co ma i idzie po skarb. Gdy zbliża się odbiór tego, o co wierzyłeś, to nie oglądaj się na to, co masz. Idź po więcej. On zrzuca z siebie tą derkę. To było stare, zawszone, ale go grzało. Dawało mu możliwość przeżycia w nocy. Wiecie, jak tam jest. W dzień gorąco, w nocy zimno. To go ratowało. Dawało mu podstawę wegetacji. Zrzuca to z siebie. No nie chcę tego. Po co mi to, jak ja to będę widział? Będę widział. Będę miał pracę. Kupię sobie normalne ubranie. Dorobię się. Będę miał dom. W domu będzie ciepło. Na cholerę mi to coś. Gdy zbliża się odbiór tego, o co wierzyłeś, to nie oglądaj się na to, co masz. Bo to, co masz, jest gówno warte. I tylko cię może zatrzymać przed odbiorem nagrody. Często trzyma się człowiek czegoś. Bo ja to mam taką służbę, mam takie coś. Ja mówię, co masz? Co ty masz? Zawszoną derkę. Co ty masz? Trochę swojej popieprzonej ambicji. Trochę starodawnej pychy. Tak? Trochę kompleksów, które pokochałeś tak bardzo, że nie chcesz się z nimi rozstać. Trochę lęków. Co ty tam masz w ogóle? Co masz? Zrzuć to. To blicht. Co masz? Doświadczenia? Co doświadczenia twoje znaczą? Weź. Te dobre i te złe. Bez przesady. Idę po nagrodę. Idę po nagrodę. Po coś, co jest większe niż w ogóle przypuszczam. Będę widział! I zrobię sobie wszystko, co będę chciał z moim życiem teraz. Już nie będę człowiekiem bez imienia. Już nie będę człowiekiem bez oczu. Już nie będę człowiekiem bez życia. Nie będą na mnie mówić Bartymeusz.
będę kimś. Werset 51. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł: mistrzu, abym przejrzał. Ten werset mówi o czymś bardzo istotnym. Jezus pyta: co chcesz, abym ci uczynił? To jest mesjańskie pytanie. Mesjańskie pytanie, które zawsze pada. Grecki zaimek co, zapis jest ti, to zaimek pytający. Ma on za zadanie dokładne określenie pytania. Kto, co, który, jaki, jak, na co, dlaczego. To jest bardzo ważny zaimek. On podkreśla te pytanie, tak? Co? Dla nas co to co, ale tam to jest głębsze. O co ci chodzi? Jak to jest dla ciebie ważne? Dlaczego właśnie to? Czemu teraz? To się mieści w tym. Słowo chcesz. To słowo etalo. Mieć, zaczynać. Chcieć czegoś dla siebie. Aby uzyskać coś od Boga za pomocą swojej wiary, muszą mieć miejsce dwie sprawy. Po pierwsze, musisz dokładnie i precyzyjnie, tak, ustanowić rzecz. Dokładnie i precyzyjnie. Po drugie, musisz pragnąć z całego serca tego, czego chcesz. Dokładnie i precyzyjnie. Panie, chcę być szczęśliwy. Ludzie tak się modlą. I koniec. Masochista jest szczęśliwy, jak koleją batem. Chcesz być lany batem? Pytaj go, co chcesz, żebym ci uczynił? Dla ci kogoś batem? Różni są ludzie. Różne są poziomy szczęścia. Panie, chcę być szczęśliwy. Co to w ogóle jest? Chcę być szczęśliwy. Co to jest? To są bzdury. Jezus pyta dokładnie, o co ci chodzi, konkretnie, konkretnie, o co ci chodzi, konkretnie, o co ci chodzi. Jak w życiu człowieka nie ma konkretnych rzeczy, to tam są demony. Demony powodują, że ludzie nie wiedzą. Coś ci powiem, jeżeli w twoim życiu na jakimś odcinku jest zamieszanie, w jakimkolwiek odcinku, tak, to jest demoniczne. To demoniczne. A jak masz w ogóle problem z werbalizacją uczuć wyższych, rozumiesz? No to jest terapeutyczne. Już. Terapeutyczne. Jak nie wiesz, czy coś lubisz, czy szanujesz, czy kochasz, czy nienawidzisz, czy jesteś obojętny. Tak? Człowiek musi wiedzieć, czego chce. Bardzo dokładnie i precyzyjnie. Ja bardzo dokładnie i precyzyjnie wiem, czego chcę. Bardzo dokładnie i precyzyjnie. Jak ja do ciebie przyjdę i powiem ci, weź mnie pod rapę plecach, to ci dokładnie powiem, w którym miejscu, bo mam duże plecy. Tak? Dokładnie ci powiem pod rapę. Tutaj w prawo, w lewo, rozumiesz, tu mnie drap, jednym palcem, teraz tu, o! Bo mnie o to nie chodzi teraz. Co mnie obchodzi, że ty mnie będziesz drapał po tej stronie pleców? Jak ja tego w ogóle nie chcę. Jest to mi niepotrzebne, tam mnie nie spędzi. Czyli ja nie mogę powiedzieć, podrap mnie w plecy. Tak? A ludzie przychodzą do Boga, pokazują mu plecy swojego życia, podrap mnie w plecy. Bóg się w głowę podrapie. Rozumiesz, a nie łowią cię zakrywanie, że panie, nie. W ogóle. To się nie uda w ogóle. Musisz dokładnie i precyzyjnie ustanawiać rzeczy i musisz pragnąć z całego serca to, czego ty chcesz. A nie, no dobra, no. Mogę wziąć. Musisz być najarany na coś.
Musisz pragnąć. Jak ja się patrzę czasami na ludzi, ja mówię, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Nie? Na niektóre małżeństwa czasami, bo tak w ogóle ludzi obserwuję, na niektóre małżeństwa, jak patrzę sobie tak w ogóle na świecie, nie, ja mówię, jak to doszło, że oni dzieci mają? Na przykład, nie? To nie jest, jest takie coś w tych ludziach, taki zero entuzjazmu życiowego. Ja mówię, nie, pijani byli, czy co tam? Rozumiesz? Jak to się w ogóle stało? Zero entuzjazmu, to jest w ogóle... W kościele jest niewiele lepiej. Ludzie mówią, taki jestem. A wiesz, czego chcesz? No tego, wiesz, taki, tego bym chciał, albo tego, ale nie wiem, tak... Człowieku. Jak czegoś chcę, to chcę. Wiem, czego chcę, tak? Jestem napalony na to. Idę za tym. Idę za tym. Będę w to wszystko. Czasami trzeba mnie zatrzymywać. Czasami to może być uciążliwe dla kogoś. Czasami ktoś mówi, weź, ale uspokój się. No dobrze, uspokój się, ale ja w ogóle jestem pełen pasji do tego. Bo to jest wiara. Tak to wygląda. A nie, w ogóle siedzę i się patrzę, człowiek jak co roka w gnat i oczekuję, że coś mi się przydarzy. Tak się nie wierzy. W tym wersecie również Bóg objawia nam, że gdy prawidłowo wierzysz, że Bóg może absolutnie dać ci wszystko i nic nie jest dla Niego za trudne, to musi się zamanifestować. Że on precyzyjnie przychodzi, co ty sam ci czynił? Chcę, abym widział. Tak? On jest tego pewny w ogóle. On leci do niego, mówi, że ty w ogóle miał uzdrawiać tutaj teraz. Ja to nie przyszedłem do ciebie w ogóle, żebyś mi po prostu wzrok poprawił. Tak? Ja chcę widzieć, jak orzeł. I wiem, że ty możesz to zrobić. I 52 werset. Wtedy rzekł mu Jezus, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyska wzrok i poszedł za nim drogą. Tu następuje manifestacja. Bóg po raz kolejny przypomina nam, że to nasza wiara spowodowała manifestację Jego mocy. Nasza wiara. To nasza wiara jest kluczem do mocy Boga. Nasza wiara jest kluczem. Bez wiary nie będzie manifestu. Widzimy też, że syn Tymeusza nie idzie swoją drogą. Po uzyskaniu cudu, ale świadomie wybiera życie z Jezusem i to jest kulminacja. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Już nie został. Już nie został. Wszedł na nową drogę. Czy on znał tą drogę? Absolutnie nie. Czy on wiedział, co tam się będzie działo? Nie. Nie. Uważam, to jest moje subiektywne, nie musicie się z tym zgadzać, że syn Tymeusza był do końca z Jezusem. Tak uważam. Był wśród tych 120 ludzi. Uważam tam w Wieczerniku. Takie jest moje osobiste przekonanie. Kiedy się odebrałem na modlitwie i... A to jest moje subiektywne. Ale uważam, że był z nim do końca. Że stworzył, że stał się częścią pierwszego ruchu apostolskiego. Że był. On taki był. Był przedziwny. Bóg zostaje uwielbiony, a człowiek zostaje uszczęśliwiony. Przez co? Przez wiarę. Bóg zostaje uwielbiony. A człowiek uszczęśliwiony. To jest związek miłosny. Rozumiecie? To jest tak ważna rzecz dla nas.
Chcę, żebyście naprawdę do tego poważnie podchodzili.